Myśl po polsku. Cześć. Cześć. Jesteśmy dzisiaj na Politechnice Wrocławskiej, na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji, a Piotr jest z zespołu uczenia maszynowego i uczy studentów, jak pisać dobre gry. Doktor inżynier Piotr Sobolewski. Pracownika Politechniki Wrocławskiej z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, Katedry Systemów i Sieci Komputerowych, Zespołu Uczenia Maszynowego, doktora inżyniera Piotra Sobolewskiego interesuje wpływ gier na psychikę graczy. Naukowiec bada możliwości używania algorytmów sztucznej inteligencji na potrzeby projektowania gier komputerowych, w tym gier o samodostosowującym się poziomie trudności. Sobolewski analizuje procesy zachodzące w mózgu gracza, związki chemiczne, które się wydzielają podczas grania oraz to, w jaki sposób osobowość gracza jest zgodna z jego preferencjami. Prowadzi wykłady i laboratoria z projektowania gier komputerowych i opiekuje się kołem naukowym TK Games. Misją tego grona jest nauczenie studentów projektowania gier dla konsol, komputerów i urządzeń przenośnych. Piotr Sobolewski jest współzałożycielem wrocławskiej spółki programistycznej Knights of Unity, która zajmuje się tworzeniem gier cyfrowych i ich przenoszeniem na inne platformy, tak zwany porting, i wydaje własne gry. Firma kooperuje m.in. z THQ Nordic, Humble Bundle, Team 17, Daedalic Entertainment, ZAUM, autorzy Disco Elysium, CD Projekt Red, Gwint, Wiedźmińska gra karciana. The Knights of Unity opracowała również adaptację gry planszowej Sight Digital Edition oraz tworzy i wydaje własne gry. Miliony ludzi gra w gry, część z nich na pewno chce te gry pisać. Powiedz mi, czy też oprogramować, projektować. Powiedz mi, dobra gra to jaka gra? Jakie ona musi cechy spełniać? Pytanie, powiedziałbym, które może rozbić bank, jeśli ktoś by ci mógł na nie odpowiedzieć, bo gry są do tego stopnia skomplikowane medium, że mogą być wyśmienite, te same gry, a dla innych po prostu fatalne. Więc dobra gra tak uniwersalnie to nie jest pytanie, które wydaje mi się posiada jedną odpowiedź, a bardziej gra, która trafia do konkretnego odbiorcy, czyli trzeba się zastanowić, dla kogo robimy grę i jakie cele ta gra ma spełnić. Czyli załóżmy, chcemy zrobić grę, która jest rozrywkowo przyjemna, fajna, bo gry można też robić dla wiele bardziej poważnych powodów, jak na przykład edukacja czy leczenie. To wtedy tak naprawdę najważniejszą rolę odgrywa zrozumienie tej grupy docelowej, graczy, którzy będą grali w naszą grę. I o tyle, o ile odpowiedź na to pytanie jest niemożliwa, o tyle mogę powiedzieć, że jest tak samo prosta, jak w przypadku każdego innego produktu, tak mi się przynajmniej wydaje. A mówicie, żeby zrobić cokolwiek dobrego, to musisz to rozumieć. Jeśli na przykład chcesz nagrać dobry rockowy kawałek, to musisz znać muzykę rockową. Jeżeli chcesz zrobić dobrą szczoteczkę do zębów, to musisz rozumieć, jakie inne szczoteczki istnieją na rynku i czego oczekują konsumenci szczoteczek do zębów. Więc nie ma przepisu na dobrą grę, ale na pewno taką podstawą jest zrozumienie gatunku, w którym chcemy się poruszać, tak żeby móc intuicyjnie wyczuć, co gracz będzie chciał zobaczyć i odczuć w tej grze, jak i również znanie podstaw projektowania gier, czym właśnie się głównie zajmuje. No ja myślę, że jednak jest jakaś wspólna cecha, jakiś wspólny mianownik dobrej gry. To chyba chodzi o to, żeby gra wciągała, czyli żeby zachodziło to zjawisko imersji, zanurzenia się w grze, prawda? Znaczy, powiem tak, nie dla każdego imersja jest kluczowym elementem gry. Są gracze, takie dwie główne jakby grupy graczy, na których można bazować, jeśli wymyśla się nową grę, czy też chce się zrobić dobrą grę. To są tak zwani min-maxerzy i nie-min-maxerzy. Czyli również możemy powiedzieć o nich jako gracze hardkorowi i casualowi. Czyli gracze, ci min-maxerzy, to jest rodzaj gracza, który poszukuje wyzwania, który czerpie satysfakcję i przyjemność z tego, że rozwiązuje coraz trudniejsze zagadki w grze, czy tam wyzwania, jakie gra przed nim stawia. I dla niego ta imersja tak bardzo nie jest istotna, z punktu widzenia na przykład historii, fabuły czy otoczki wokół gry, jak samo wyzwanie.
I istnieje też druga grupa graczy, która jest o wiele bardziej liczna na świecie, czyli gracze, którzy poszukują właśnie trochę innych doznań, nieco bardziej takich luźnych. I tutaj imersja faktycznie jest bardzo istotna, ponieważ gra, w przeciwieństwie na przykład do filmu, jest medium interaktywnym. My uczestniczymy w rozgrywce, prawda? Więc to jest taki film plus z kolejnym wymiarem. W niektórych przypadkach te gry już graficznie przypominają wręcz filmy. W dzisiejszych czasach już tak daleko poszła technologia, że czasami jest to nierozróżnialne. Imersja sama w sobie ma to do siebie, że gracz, wciągając się w rozgrywkę, zapomina o upływie czasu. Jest to, można by też powiedzieć, efekt takiego flow. Flow to jest w ogóle zjawisko, które znane jest psychologom już od dawna. No to chyba Mihály Csikszentmihalyi, prawda? Tak, Mihály Csikszentmihalyi. Węgierski psycholog wprowadził to po raz pierwszy w psychologii. Jest to zjawisko, w którym czynność, którą wykonujemy, powoduje właśnie kompletne oderwanie od czasu i strachu. To, co jest ciekawe. Czyli na przykład w czasach, w których zostało to wprowadzone, nie było jeszcze gier wideo. I wtedy przypisywano flow aktywnościom, które są bardziej związane z jakąś fizyczną, manualną czynnością, na przykład jak wspinaczka górska czy granie na instrumencie. W dzisiejszych czasach to jest też programowanie. Czyli w latach 80., kiedy mieszkałem tutaj nieopodal w akademikach Politechniki, grałem do 4-5 nad ranem na Atari ST w River Ride i ostatnim stadium tego flow, czy też imersji, czy też wszystkiego razem było to, jak odrywałem joystick od blatu. Czy to był flow i imersja? Jak odrywałeś joystick od blatu, co wtedy czułeś? No, czułem zanurzenie całkowite, byłem strasznie przejęty losami mojego samolotu, znaczy wielkości tam powiedzmy 2 cm na 2, czy tam nawet mniej, którego zadaniem było zbombardowanie jakichś tam celów lecąc wzdłuż rzeki, bo to było, wtedy gry się w ogóle dzieliły na dwie grupy, gry w prawo i gry do góry, to była gra do góry, ponieważ się leciało zawsze w górę ekranu, no ale tak, wracając do tej imersji, no czułem się, no nie wiedziałem, że jest 4 rano. Myślałem, że gram z pół godziny, a wtedy grafika była bardzo ułomna, 16-bitowe odcienie szarości i wszystko było siermiężne strasznie, ale już wtedy był flow. Tak, bo grafika okazuje się nie jest kluczem do imersji. To nasza wyobraźnia jest głównym napędzającym do tego zjawiska. To, co opisałeś, to jest flow, czyli żeby w grze, takiej jak opisałeś, nastał efekt flow, to musi być równowaga pomiędzy wyzwaniem a umiejętnością. Czyli gracz nie może czuć, że jest przytłoczony przez wyzwanie, bo wtedy jest zniechęcenie i to wyrywa też z imersji, z flow. I nie może też czuć, że jest za łatwo, bo jest znudzenie. I taka gra też szybko staje się po prostu przedmiotem obniżenia zainteresowania dla gracza. No właśnie, bo też jesteś współtwórcą, współwłaścicielem studia projektowania gier Knights of Unity. I to, o czym mówisz, o tej imersji i o tym flow, no to jest tylko efekt końcowy naszego zachowania. Natomiast wszystko się dzieje gdzieś w głowie i najprawdopodobniej, ja tak domniemam, to jest jakaś za to odpowiedzialna chemia mózgu. Trochę czy to nie jest tak, że gra po prostu steruje tam, nie wiem, wydzielaniem dopaminy czy czegoś takiego, czy nie pisze się, nie projektuje się gry w ten sposób, aby właśnie tak działały? Jak najbardziej. Tutaj bardzo dotknąłeś tematu, który jest mi bliski, a mianowicie właśnie zagadnienie, tu z angielskiego, taki tytuł prezentacji, który często wygłaszam na różnych konferencjach, What happens in our brains when we play games? To jest właśnie obszar, w którym koreluje osobowości z typami graczy, czyli w jaki sposób można przewidzieć, jaki rodzaj gry, jakie wyzwania, jaki rodzaj rozgrywki dotrze do danego gracza na podstawie jego profilu psychologicznego. Oraz w jaki sposób gry wyzwalają konkretne związki chemiczne w mózgu, właśnie takie jak serotonina, oksytocyna, endorfiny czy dopamina, czy adrenalina, noradrenalina. To są związki chemiczne, które, czy hormony, które są kluczowe w tworzeniu naszego nastroju. Czyli w zatrzymaniu, de facto w zatrzymaniu gracza w grze.
poniekąd. Też. Tak, dokładnie. Tutaj ten temat jest o tyle jakby niezbadany, że nawet w 2016 roku miałem okazję wygłosić taką prezentację podczas Games Industry Conference na PGA w Poznaniu, gdzie ta prezentacja właśnie zwyciężyła jako najlepsza zaawansowana prezentacja na całej konferencji, co było bardzo nobilitujące, ponieważ było tam kilkadziesiąt prezentacji innych. I właśnie po tej prezentacji, gdzie sala miała pojemność tak około 200 osób, cały czas była pełna sala, podeszła do mnie cała kolejka wręcz osób, które mi gratulowały i mówiły, że to jest this is the holy grail of game development, czyli generalnie branża bardzo chce zrozumieć, w jaki sposób gry działają w obszarze naszego umysłu, mózgu, tak biochemicznie. Gry, które mają na celu cię uzależnić, to zazwyczaj są gry free to play, czyli takie, które ściągasz za darmo i mają za zadanie cię właśnie wciągnąć, a potem za pomocą mikrotransakcji wyciągnąć z ciebie pieniądze. Na tej zasadzie działa dużo gier mobilnych przede wszystkim, ale nie wszystkie gry takie są. Można powiedzieć, że duża część, powiedzmy, gier takich na duże platformy, konsole czy komputery, to są jednak doświadczenia, które kupujemy, które mają początek i koniec. I to jest podobne jak pójście do kina, prawda? Płacimy raz za grę, która daje nam kilkadziesiąt godzin rozrywki i rozgrywki. Jest to uczciwa transakcja. Gry free to play faktycznie tąpają po kruchym lodzie, jeśli chodzi o etykę. No ale czy kapitalizm jest etyczny? Nie chcę wchodzić w filozoficzne rozmowy, ale jeżeli po prostu... Ale tu mi nie chodziło nawet o... Nie chodziło mi, wiesz, o model zarabiania pieniędzy także, tylko o metody psychologiczne wykorzystywane przez, wiesz, przez programistów. No tak, w skrócie taka gra to jest kilka kroków. Po pierwsze, zainteresujmy gracza, czyli jakaś, czy to ładna ikona, czy szata graficzna, czy reklama, która spowoduje, że wykonamy ten pierwszy krok zainteresowani grą. Następnie, gdy już jesteśmy zainteresowani, zobaczymy jakiś filmik dotyczący gry i podejmujemy decyzję, okej, ściągnę ją, jest za darmo, niski próg wejścia, biorę, sprawdzam. To kolejnym krokiem jest wytworzenie potrzeby. W momencie, kiedy my gramy, to jesteśmy w świecie gry. I to już twórca jest Bogiem, że tak się wyrażę bardzo dobitnie. To twórca gry, projektant, tworzy zasady, które działają w tej grze. Więc wchodząc do tej gry, ściągając ją, my tak naprawdę nieświadomie wkraczamy w świat, w którym rządzą zasady pieczołowicie przygotowane przez twórców, które są zrobione w taki sposób, abyśmy czuli regularnie satysfakcję z osiągania celów, takich krótkoterminowych, i jakiś sens grania długofalowy, które utrzymują nas w tym właśnie flow, w takiej pętli wykonywania kolejnych to małych zadanek, coraz trudniejszych, żebyśmy jakby, nie chcę używać słowa uzależnili, bo nie każdy też jest podatny na uzależnienia, ale żebyśmy po prostu spędzili jak najwięcej czasu w tej grze, bo taki jest cel jakby komercyjny takiej gry free to play. No to słuchaj, mówiliśmy o uzależnieniach, o grach. Gry są bardzo popularnym medium. Jak więc grać tak, żeby zminimalizować ryzyko uzależnienia się od danej gry? Powiedziałbym, że główną umiejętnością, jaką możemy sobie wytworzyć, aby się zabezpieczyć w cudzysłowie przed uzależnieniem, to jest zrozumienie właśnie, jak gry działają na mózg. Czym jest uzależnienie? Zrozumienie, że dopamina, czyli związek chemiczny, który jest odpowiedzialny za chcenie rzeczy, na przykład deficyt dopaminy to jest anhedonia czy depresja, niechęć do wszystkiego. Im bardziej świadomym konsumentem jesteśmy, tym mniej nam to grozi. Ja sam osobiście byłem uzależniony kiedyś od gry i dlatego też zgłębiłem ten temat tak głęboko. Od jakiej? Jeżeli możesz powiedzieć. Silk Road Online. To jest takie MMO, które tam w latach 2005-2007 było bardzo popularne, czy 5-8. I spędziłem podczas moich lat studenckich jeszcze wtedy bardzo wiele, wiele godzin w tej grze i później właśnie w bardzo bolesny sposób się z nią rozstałem. Bolesny dla gry, czy bolesny dla ciebie? Bolesny dla mnie. Posiadałem postać, która była jedną z bardziej wartościowych, top 3 to się tam nazywa, czyli postaci na serwerze i jakby zrobiłem transakcję, w której przekazałem te moje wirtualne przedmioty innej
postaci w grze zamiast za realne pieniądze. Na tamte czasy to jeszcze było bardzo dużo, bo to było około 5000 dolarów. W takim wieku, w takich czasach to było super. Co później się okazało, że były pieniądze z konta jakiejś firmy prawniczej, które było zhakowane i te pieniądze wróciły z powrotem do tej firmy, więc ja zostałem z niczym. I to była taka bolesna lekcja dla mnie, która dała mi dużo do myślenia. Niemniej zapytałeś o to, jak grać, żeby się nie uzależniać. To jest bardziej trochę też pytanie, które bym odpowiedział, co zrobić, kiedy już troszkę za późno jesteśmy uzależnieni. To, co mi najbardziej pomogło, jakby się dalej nauczyć czerpać przyjemność z czegoś innego, bo w momencie, kiedy bardzo dużo powtarzamy daną aktywność, która wywołuje przyjemność w nas, to właśnie doprowadzamy do uzależnienia. Ten nasz receptor dopaminowy, który mamy w mózgu, jest już na tyle wypalony i na tyle skoncentrowany na tej jednej aktywności, że nic innego nam nie dostarcza tyle przyjemności. Tam kiedyś był taki dokument z hazardzistą, który po wyleczeniu się z nałogu, czy tam po wyjściu z nałogu, tak naprawdę trudno mówić o wyleczeniu, zadano mu pytanie, jak na skali od 0 do 100 oceniasz przyjemność z hazardu? 100. 100, dokładnie. A później zadał mu redaktor pytanie, a jak oceniasz przyjemność, najwyższą przyjemność czegokolwiek innego w życiu? Weź wszystko pod uwagę. On tak pomyślał, zastanowił się, przypomniał sobie wszystkie rzeczy, które są poza hazardem, powiedział 20. Więc żeby wyjść z tego, to mi najbardziej pomogło przebywanie z osobami, które nie grają. Jakby otoczenie się rzeczywistością, która zna przyjemności, które nie są związane z graniem. To jest najlepsze, co możesz zrobić dla siebie, jeśli jesteś uzależniony od czegokolwiek z mojej perspektywy. Swoje życie zawodowe dwutorowo związałeś z game devem. Oczywiście. I Knights of Unity i Politechnika Wrocławska, gdzie uczysz studentów, jak projektować gry, nie? Ogólnie, no to moja historia zaczęła się w 2012 roku, kiedy jeden ze studentów podszedł do mnie, jak już byłem na doktoracie, bo 2011 to był rok, w którym zacząłem doktorat, bo się nudziłem w korporacji i pomyślałem, że muszę robić coś więcej ze sobą, bo przecież, kurczę, tutaj zgnuśnieje. Zacząłem robić doktorat, po roku podszedł do mnie student i spytał, czy nie chciałbym być opiekunem naukowym koła naukowego. Ja pytam, no jasne, jakiego? Tylko games, tak? No właśnie, no, chcemy uczyć robić gry. Ja tak byłem zaskoczony, bo ja nie prowadziłem wtedy, Politechnika w ogóle, cała edukacja nasza narodowa nie jest przygotowana i nie była pod kątem gier, pomimo że już wtedy branża istniała, już była duża. Wiedźmin, nie Wiedźmin, mieliśmy potężne sukcesy na arenie międzynarodowej jako Polska, a jakoś tak mało ruchów edukacyjnych w tym kierunku, więc stworzyliśmy to koło naukowe. Po roku w kole naukowym, które z reguły ma kilkanaście osób, było 200 studentów. Po dwóch latach było 300. I taka sala jak ta nie pomieściła, tak, nie była w stanie pomieścić wszystkich naraz, więc podzieliliśmy się na podgrupy, bo gry to wiadomo, to nie jest tylko programowanie, to jest też sztuka, artyści, muzyka, dźwięk, testerzy, zarządzanie projektami, projektowanie. Podzieliliśmy się na te podgrupy i robiliśmy zadania w tych podgrupach jakby tematycznych, zadania, spotkania. Doszło do tego, że mieliśmy 8 spotkań w tygodniu w grupach takich i tak naprawdę konsumowało to większość mojego wolnego czasu. W pewnym momencie w szczytowym rozwoju koła naukowego było 80 projektów prowadzonych równocześnie. No ale cel był taki, żeby od zera do bohatera nauczyć ludzi tworzyć gry i tak naprawdę połowa polskiej tej dolnośląskiej branży korzystała z tego, bo kilkadziesiąt osób już po dwóch latach pracowała właśnie w branży. To pokazało tylko, jak duża nisza w edukacji jest w zakresie gier. No właśnie, jeszcze jesteś współwłaścicielem spółki, która różne projekty growe, jeżeli mogę tak powiedzieć, realizuje, Knights of Unity. Jeżeli możesz zdradzić kilka nazw, tytułów, myślę, że to by naszych widzów bardzo interesowało. Firma zajmuje się tworzeniem swoich gier, ale głównie główną osią biznesową, głównym fundamentem jest tworzenie gier na zlecenie. Czyli generalnie współpracujemy z firmami, głównie z zagranicy. Jakieś nazwy? Chciałbym tutaj wszelakie. Ubisoft, z większych, z mniejszych jakichś, znaczy równie duży THQ Nordic, mniejsze to są nawet takie gry indie. No ale wracając do tytułów, nad którymi pracujemy, no to na przykład gra karciana Witchera z CD Projektem, Disco Elysium, PC Building Simulator, Scythe, to jest bardzo ciekawy tytuł. To jest gra, którą zaadaptowaliśmy na podstawie gry planszowej, taka strategia.
Tools Up to jest nasza gra, którą w pełni jesteśmy właścicielem IP. We współpracy z Rafałem Politek, który jest pomysłodawcą. Pozdrawiam. Wartość światowego rynku gier w 2021 roku wynosiła grubo ponad 200 miliardów dolarów. I perspektywa jest taka, że za kolejne 5-6 lat liczba ta wzrośnie o ponad połowę, czyli tam do ponad 300 miliardów dolarów. Myślisz, że ten wzrost będzie trwał i trwał, czy spotka go jakiś co najmniej korekta albo spadek? To przecież nie ma wiecznych spadków nigdzie. Tak mi się wydaje, że nie ma nigdzie. Wzrostów, nie spadków. Tak, wiecznych wzrostów nie ma nigdzie. Ale jeśli chodzi o gry, to jesteśmy mimo wszystko, pomimo że wydaje się, że to już jest naprawdę wysoka góra, to obserwując historię gier, czyli jak one kiedyś wyglądały, pierwsze gry na oscyloskopie, potem na komputerze. 60 czy 50 nawet, nie? Tak. Potem jak rozwój technologii popchał je do przodu, aż w końcu smartfon. To był taki kamień milowy, tak naprawdę, który zmienił rynek na zawsze. Bo urządzenie, które zostało tak naprawdę sprzedane bardzo dobrze wszystkim, a które nikt naprawdę tak nie wiedział po co, bo do dzwonienia był telefon i nagle mają smartfona, czyli coś o wiele lepszego. I to otworzyło cały nowy rozdział poprzez utworzenie grupy graczy właśnie casualowych, czyli osób, które nigdy nie grały, nie miały styczności z tym rynkiem gier PC-towych. Nagle odkryły, że okej, co mam tu robić na tym ekranie dotykowym? Grać, jakieś gierki są. I one swoją przygodę z grami zaczęły w ogóle od smartfona. I to się stało dosyć niedawno. I tak naprawdę to jest ten rewolucyjny moment w branży, który spowodował ten wzrost. I on jest dopiero na początku, bo ci gracze, to cała pula graczy, która jest 1000 razy większa niż graczy, którzy byli wcześniej. To jest po prostu rewolucja na skalę branży. Oni też dojrzewają. Nudzą się już grami takimi właśnie casualowymi i rodzą się w nich potrzeby większych wyzwań. A mówisz o smartfonach, czy na przykład kupują wtedy konsolę lub też do wypasionego peceta? No właśnie, to już jest kolejny etap. To jest kolejny etap rozwoju, że tak powiem, gracza. Aczkolwiek ponieważ technologia smartfonowa idzie tak do przodu, że one są w stanie już naprawdę obsłużyć gry, które są nawet sprzed kilku lat z pecetów. Jakieś GTA 5 i tak dalej, no to już działa nawet to jest niesamowite na przenośnych jakichś urządzeniach, to jesteśmy w stanie gdzieś tam zarysować tą linię rozwoju rynku właśnie w kierunku coraz większej eksploracji tych graczy, tej puli ogromnie setmilionowej puli ludzi, na to, że oni zaczną coraz bardziej wchodzić w te tytuły bardziej zaawansowane. I to albo będzie renesans dla gier, które teraz już są troszkę zapomniane, albo właśnie otworzy się kolejny rozdział dla gier mobilnych, które będą grami o wyższym poziomie wyzwania dla tych graczy. I dopiero wtedy tak naprawdę ci gracze zaczną dostrzegać głębię, jaką mają te gry poważne. I to może być kolejna, że tak powiem, rewolucja na tym rynku, że nagle e-sport na przykład jeszcze bardziej się rozwinie, więc nie jest to na pewno szczyt, w którym jesteśmy, aczkolwiek czasy, z którymi się mierzymy obecnie, mają duży wpływ na wszystkie branże i tutaj tak naprawdę estymować jakiekolwiek wartości rynku gdziekolwiek chyba jest w tym momencie bardzo nierozważne, bo nie wiadomo zupełnie jaki kryzys jeszcze nas czeka, prawda? Czy w ogóle już nas spotkał, czy nie? Czy technologia już jest tak rozwinięta, że w ogóle nie będzie kryzysu? A może jednak będzie? No to rozumiem. No będziemy obserwować, jak to postępuje. Bardzo ci dziękuję za spotkanie, Piotrze. Zobaczymy. Cześć. Cześć.